Miłośników basketu ze słupskiej hali Gryfia witają bardzo serdecznie Jakub Klimek i Piotr Głowacki. Przed nami kolejne koszykarskie emocje Tauron Basket Ligi. Anwil Włocławek, Energa Czarni Słupska, właściwie Energa Czarni Słupska, Anwil Włocławek. Mecz numer 4 w tegorocznych rozgrywkach. Stan rywalizacji pomiędzy oboma zespołami 1-2. Czarnym udało się wygrać z Anwilem tylko raz jeszcze za czasów trenera Linartasa, kiedy zespół Bulterierów z Włocławka prowadził trener Adomaitis. Później niestety dwie porażki, chociaż ta ostatnia już naprawdę minimalna. Srogie baty odebraliśmy, dostaliśmy we Włocławku wcześniej. Czy jest szansa na pokonanie zespołu Anwilu Włocławek? Raczej tak, bo przecież ta drużyna w ciągu ostatnich 7 dni rozgrywa już trzecie spotkanie. Ma na swoim koncie dwie porażki. Jedno jest pełne. Milija Bogiczewicz przyjechał do Słupska, żeby zdobyć dwa punkty, ale miejmy nadzieję, że trener Urlep wspólnie z grupą swoich podopiecznych znajdzie receptę na to, żeby tą drużynę pokonać. A oto pierwsze piątki obu zespołów. Bogiczewicz desygnuje do gry z numerem 5, Hajryc z numerem 7, Szumarga, jest Giniart, jest także Frasunkiewicz, no i z numerem 41 Bojkin. On mało ostatnio grał, a teraz wychodzi w pierwszej piątce. Nie ma specjalnego szczęścia do energetyków, a słupska drużyna, można powiedzieć, w takim klasycznym ustawieniu i składzie. Bardzo klasyczny skład. Roderick Trajs z numerem 6, Marcin Dudkiewicz z numerem 7, 10 Odet Brandwein, Waldas Dabkus oznaczony numerem 19 i z 25 Jimmy Gedry Nicholson, słynący ze wspaniałej walki pod tablicą dużej ilości zbiórek. Zegar stoi 10 minut do końca kwarty z numerem 1. Już za chwilę początek meczu, walka o piłkę. Czarni, jak i cała publiczność zgromadzona w słupskiej hali Gryfia wierzą w dzisiejsze zwycięstwo. Kto wygra pierwszą piłkę? Energetycy. No jednak skuteczniejszy okazywał się Nicholson. No i co? Mieliśmy kłopoty z opanowaniem piłki? Nie. To out dla energetyków. I już Brandwein, koło niego Szumarga, jakże blisko, podanie do Trajsa, nie pod kosz, na obwód cały czas, próba wyciągnięcia Hajrycza, udało się, a teraz nie bardzo jest co zrobić, prosi o zasłonę Brandwein, podwojony, no i proszę, ale kapitalna akcja, uciekł Nicholson Hajryczowi pod kosz, tam było miejsce, są dwa punkty dla energetyków. Skoczny Roderick Trajs, pierwsze dwa punkty, ale tymczasem niebezpiecznie. Kończy się to dwupunktową akcją w wykonaniu zawodnika z numerem 15, czyli Frasunkiewicza. Mamy zatem 2-2 na 9 minut do końca kwarty pierwszej. Pierwsza minuta gry za nami, Marcin Dudkiewicz, Odet Brandwein. No i pierwsza strata w tym meczu. Bojkin, uwaga, poszedł błyskawicznie, no i już. Nie mamy co dyskutować. Z 11 to ten najlepszy strzelec w drużynie Anwilu, czyli Markus Giniart. Amerykanin z francuskim rodowodem w ekipie Bulterierów z Włocławka. I podenerwowany trener Urlep, jakby dekoncentracja w słupskiej ekipie. 2-4, 8 minut 46 sekund do zakończenia, proszę Państwa, tej pierwszej kwarty, jakże ważnego dla obu zespołów spotkania. I już kolejne, uwaga, Szumarga. Dynamika w grze zespołu Anwilu, z odchyłu Hajrycz niecelnie. Czym odpowiadamy? I znowu Szumarga. Frasunkiewicz za trzy. Niecelnie. Kto zbierze? Dudkiewicz. Mamy zbiórkę. Wyprowadzamy piłkę. Szybkie przenoszenie akcji. 2-4. 8 minut, 2 sekundy. Próba z dystansu. Niecelnie. Zbiera Hajrycz, ale piłka. Czekają sędziowie. Wyleciała, wyprowadzają.
Mamy Szubargę. Przed nim Brandwein. No i uwaga! Żwiart. Frasunkiewicz. I mamy kolejne punkty. Bez najmniejszych problemów pokonuje Dudkiewicza ten bezradny pod koszem. Dabkus. Jest faul Frasunkiewicza. Znowu punkty Dabkusa 4 do 6. 7 minut 13 sekund. Szubarga. Iniard. Uspokojenie gry. Teraz. Ach. A jednak opanowali to piłkę zawodnicy z Włocławka. Niecelny rzut jednak zdekoncentrowanego Frasunkiewicza. Dudkiewicz. Indywidualne wejście. No i mamy remis wreszcie. 6 do 6. Szubarga. Bojkin. No. Będzie zmiana w ekipie z Włocławka. Z numerem 24 wchodzi Sokołowski. Kto będzie odpoczywał? Frasunkiewicz. To on na swoim koncie ma jedno przewinienie. Jedyne zresztą w tym meczu. Szubarga. Ograł Brandweina. Ale ładny przechwyt Price'a i poszedł. Mamy prowadzenie. 8 do 6. 6 minut 20 sekund. Coraz częściej pokazuje, co potrafi Price. Giniard, Sokołowski trafia za 3 punkty i już na prowadzeniu Bulteriery. 8 do 9. Brandwein tam prosił o podanie Dudkiewicz, ale piłka w środku pola. Dudkiewicz na lewym skrzydle, krótka wymiana z Brandweinem. Po zasłonie Dabkusa. Dudkiewicz za 3, był czas na złożenie się do rzutu i proszę Państwa, mamy 3 punkty, a więc 11 do 9. 11 do 9, 5 minut 32 sekundy. Będą wolne w wykonaniu Rubena Bojkina. Amerykanin, jeszcze 1 centymetrów, silny i skuteczny skrzydłowy ekipy z Włocławka. Proszę, Dudkiewicz, Brandwein, 11 do 10, Czarni na prowadzeniu, podwojony Brandwein, ale mu przeszkadzają, znowu Heirich, tam poszedł, no i proszę, uwalnia się w ten sposób, Nicholson ma więcej miejsca, idzie podanie, najtrudniejsza rzecz to podać piłkę na skrzydło, żeby potem ją tylko dorzucić do samotnego tam Nicholsona, 13 do 10, Czarni na prowadzeniu, 5 minut, 2 sekundy do zakończenia pierwszej kwarty tego meczu. Szubarga, jest Bojkin. Teraz Heirich. Ta gra Anwilu oparta o Szubargę. Brandwein nie ma faulu. Proszę. Jest faul Sokołowskiego. Proszę Państwa, mamy sygnał, że były kłopoty z dźwiękiem. Miejmy nadzieję, że już są te wszystkie kłopoty za nami. Ja przypominam,
Mecz bardzo ważny, Tauron Baskety Ligi pomiędzy Energią Czarnymi Słupsk a Anwilem Włocławek. 13 do 10. Brandwein, Czarni na prowadzeniu, Dabkus, no jaka szkoda, że nie weszła tym razem ta trójka. Sokołowski w indywidualnej akcji poszedł tam, wbił się po prostu w Dabkusa, nie, odgwizdany jest faul chyba Nicholsona. Jaka będzie decyzja sędziów? 13 do 10, 4:32. Komisarz Torhała prosi sędziów do nas, czyli do stanowiska komisarza, i będą dwa punkty uznane. Oba zespoły mają na swoim koncie 3 punkty, a ja przypomnę tylko, że stan rywalizacji w tym sezonie pomiędzy Anwilem Włocławek a Czarnymi Słupsk niestety na korzyść gości. 2 zwycięstwa Anwilu, 1 Czarnych Panter, ale piłka już w grze. Szubarga. Hajrycz na skrzydło, tak jest, ten, który potrafi rzucić z dystansu, Bojkin niecelnie, jeszcze jedna próba, zablokowany. Hajrycz walczą pod koszem, ale niecelnie, zbiórka, kogo? Brandweina, Dudkiewicz, indywidualna akcja i są 2 kolejne punkty, a więc 15 do 10, 4 minuty, 5 sekund do zakończenia pierwszej kwarty, czy liderki na parkiecie, pierwszy czas dla Milii Bogiczewicza. 15 do 10, Energia Czarni prowadzą z Anwilem Włocławek we własnej hali, 4 minuty 5 sekund do końca kwarty z numerem pierwszym. Prześledźmy, jak ten wynik wygląda w poszczególnych zdobyczach punktowych. Jeśli chodzi o drużynę Energii Czarnych, najskuteczniej rzuca Roderick Trice, zdobywca 4 punktów. O 1 oczko więcej ma tylko Marcin Dudkiewicz, 5 punktów. Po 2 punkty mają Waldas Dabkus, Jimmy Gedry i Nicholson. A jeśli chodzi o włocławski Anwil, tutaj najskuteczniej punktuje Frasunkiewicz. 4 punkty, 2 punkty Żiniard, 3 punkty Sokołowski, 1 punkt Bokin. A ja przypominam, oglądacie Państwo transmisję meczu Energia Czarni Słupsk, Anwil Włocławek, meczu rozgrywanego w Gryfi. Meczu o bardzo ważnej stawce, bo Czarni mają jeszcze szansę na zajęcie 5. miejsca w szóstkach, a Anwil po 2 porażkach w ciągu ostatnich 6 dni przyjechał tutaj, żeby zdobyć co najmniej 2 punkty. Na razie to zespół ze Słupska minimalnie lepszy, 5-punktowa przewaga. 4 minuty 5 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Piłka dla zespołu z Włocławka. Jest Szubarga. To on po ostatnim meczu z Turowem Zgorzelec mówił, że zarówno on sam, jak i jego koledzy są mocno zmęczeni, że potrzebują trochę czasu, żeby złapać ten rytm, ale widać jak na razie, że im się to udało w krótkim czasie. Potrojony, nie ma punktów, odnotujmy to z przyjemnością, szybkie kontra, jednak zwolnienie. I kto? Brandwein. Już proszę zauważyć, Hajrycz nie idzie blokować Brandweina, podwajacz teraz pilnuje Nicholsona, a ten nie trafia w rzucie. Hajrycz do Szubargi. Szubarga, nie ma faulu, chociaż próbował go tam za rękę łapać Brandwein. Kompletnie nieudany rzut Bojkina. Teraz poprawka w wykonaniu Giniarda i gwizdek sędziowski. 15 do 10. 3 minuty 8 sekund do końca pierwszej kwarty. Pierwsza zmiana w drużynie Energii Czarnych. Na parkiet wchodzi Mateusz Kostrzewski w miejsce Marcina Dudkiewicza. Dudkiewicz dzisiaj zdobył najwięcej, bo 7 punktów w Energii Czarnych. Teraz trener Urlep daje mu odpocząć. 15 do 12. Odet Brandwein, Mateusz Kostrzewski. Najważniejszy pierwszy kontakt z piłką. I już znowu Brandwein. Przeszkadza mu Szubarga jak tylko może. Roderick Trice, Brandwein. Do Kostrzewskiego. Ten jednak oddaje piłkę do Brandweina.
Wchodzi Brandwein, rzut i mamy dwa punkty. Odnotujmy zatem. Energia Czarni, Janwil Włocławek, 17-12. Szybkie przeniesienie akcji, uwaga! Wycofał się za linię 6,75 giliard, ale nie trafia. Zbieramy i trajs. Te rzuty, mówiąc potocznie, gościom nie wchodzą dzisiaj. Porównajmy 63% skuteczności Energia Czarni do 33% Anwil Włocławek. Kostrzewski za 3! A więc... Udane wejście. Nie, za 2. Przepraszam, za 2 punkty. Jednak ta była linia 19-12. 7-punktowe prowadzenie energetyków w tej kwarcie. Bojkin Szumarga potańczył tam, próbował... ograć Dabkusa, nie udało się. Wzdłuż końcowej linii. Do kogo? No oczywiście do Bojkina i będą dwa punkty. Będą? Będą uznane? Faul Brandwaina. A więc dwa punkty uznane. Podwójna zmiana. Nowakowski i Abernethy za Dabkusa i Brandwaina. A na tablicy wyników 19-14 to może być 3-punktowa akcja. Minuta 54. Na linii rzutów wolnych Ruben Bojkin. Nieskuteczny. Jest zbiórka Kostrzewskiego. I pierwszy kontakt Abernethy'ego z piłką. Nowakowski. Price. Jest faul, tak jest. Z numerem 23 faulował Tony Whedon. Pierwsze przewinienie tego zawodnika. Teraz oba zespoły mają po 4 przewinienia. Minuta 39 do końca, 19-14 dla czarnych. Rozglądał się, komu poda? To Tabernethy. Och, nie zorientował niestety. Się Nicholson. Chciał do Nicholsona, Nicholson przeoczył i piłka powędrowała na trybunę. Zatem wypuścił tego Stingera, ten przeleciał koło głowy Nicholsona. Whedon. Będzie próbował się zrehabilitować Nicholson. No i? Akcja przerwana. Jest tak, nie jest z faulem. Faul. Nie ma punktów, ale jest faul. Jest to piąte przewinienie gospodarzy. A na linii rzutów z przewinień osobistych staje Tony Whedon. Pierwszy rzut skuteczny, nie ma co się dziwić, z 65% skutecznością zazwyczaj Tony oddaje te rzuty. Czy drugim to potwierdzi? Tak też się dzieje. 19-16, Energia Czarni, Janwil Włocławek na 1,5 minuty przed końcem kwarty pierwszej. I znowu jesteśmy przy piłce. I Abernethy podwojony. Poszło tam jednak podanie do Nowakowskiego, ale to tylko na chwileczkę. Price, do kogo? Nicholson, no i proszę, Kostrzewski ma wolną pozycję, trafia! Coś i pilnujemy, pokazuje trener Urlep rozgrywającego drużyny włocławskiej na całym boisku, 22-16. 56 sekund do końca, Szubarga, to ten, który po przegranym we Włocławku meczu śnił się wszystkim zawodnikom Energii Czarnych, teraz pudłuje, próbując proszę! Z dystansu, ach! Niedokładnie, mało precyzyjna, szkoda, mogła być akcja meczu. 22-16, 46 sekund do dwuminutowej przerwy oddzielającej pierwszą od drugiej kwarty. Giniard, a to już 45. Bojkin. Wymiana piłek pomiędzy amerykańskimi zawodnikami. Szubarga. Abernethy przed nim nisko na nogach, zasłona Hajricia. Szubarga, Młynek. Poszedł na pomoc Kostrzewski, tak, kiedy uciekł Hajricz. No i są efekty. To już druga taka akcja, bronimy, skutecznie zablokowana. Ale jest to ładna pomoc ze strony Kostrzewskiego, kiedy przesuwał się do przodu Nicholson. Przynosi to efekty, będzie faul, niestety Giniard. 22-16, proszę Państwa, będą dwa rzuty wolne. Zmiana w ekipie. Tak jest w Anwilu. Także Bartosz na boisku, jest także zmiana w słupskiej drużynie. Nicholson poza parkietem, w jego miejsce. Brian Davis. Bojki, Szubarga. 7, 6, 5,
3 sekundy. Wybronić! Udało się. Jest obrona, nie ma faulu, proszę Państwa. Chociaż Milija Bogiczewicz pokazuje, że tam był faul. Sędziowie go nie zauważyli. My, prawdę powiedziawszy, także i po pierwszych 10 minutach 22 do 16 dla energetyków. Warto pokusić się zatem o porównanie obydwu zespołów. Jeśli chodzi o rzuty z gry, nadal czarni skuteczniejsi. 71% do 31% w wykonaniu wrocławian. Rzuty wolne. Tutaj Energa czarni jeszcze nie mieli szansy się wykazać. Anwil Włocławek za to w 60% skutecznie. 3 z 5 rzutów zakończone sukcesem. W zbiórkach wygrywają Energa czarni 11 do 8. Punkty drugiej szansy tutaj porówno. 2 punkty Anwil, 2 punkty Energa czarni. Punkty ze strat niestety czarni zaledwie 2 punkty do 4 w wykonaniu gości. Goście także lepsi w punktach po szybkim ataku 3 do 2, ale czarni niestety popełniają także więcej strat. 5 strat na koncie Energii Czarnych do zaledwie 2 Anwilu Włocławek. 40 sekund do powrotu na parkiet obydwu zespołów. Czarni już powrócili na boisko. Jest Knudson, jest Davis, jest także Tota Bernetti, jest Mateusz Kostrzewski i Michał Nowakowski. A podopieczni Bogiczewicza jeszcze za linią boczną. No i wychodzą Bartosz, Tony Widen, jest Giniard, jest Szubarga, no i z numerem 41 Bojkin. Piłka tym razem dla Bulterierów z Wrocławka. 22 do 16, druga kwarta meczu Energa Czarni Słupsk, Anwil Włocławek, meczu rozgrywanego w ramach szóstek. W pierwszym spotkaniu w hali mistrzów we Włocławku lepsi byli zawodnicy z Włocławka. Teraz czarni na prowadzeniu, faul w ataku i piłka dla czarnych. Abernetti. To Abernetti, 22-16 na tablicy wyników do Natsona. Ten do Davisa. Davis niestety strata. Szubarga. Nowakowski zatrzymywał akcję po faulem. To, że faulem. To było wiadomo, że byliśmy spóźnieni w obronie i to była jedyna szansa, żeby praktycznie nie stracić punktów. Czy to się opłaciło? Przekonamy się za chwilę. Krzysztof Szubarga. Do Widena. Widen popędza swoich kolegów. Są daleko od niego, ale nie nadąża. Proszę, wpychał się. Jest jednak obrona, Abernetti. Teraz trzeba szybko wyprowadzić piłkę. Szubarga odwdzięcza się faulem. Obaj rozgrywający zatrzymują się faulami, tak? Żeby nie dać rozpędzić się tej maszynie. 22 do 16, 9 minut 12 sekund do długiej przerwy w tym meczu, do końca drugiej kwarty z zaboczej linii. Mateusz Koszewski, Abernetti. Nowakowski, Knudson. Nowakowski i jest faul. Do 16. Zmiana w drużynie gości, Bojkin poza boiskiem, a oznaczony numerem 18 Jovanović na parkiecie. Można powiedzieć, zadomowiony już w Polsce, taki wszechstronny skrzydłowy. No i niecelnie, szkoda. No i Kostrzewski tam jeszcze próbował walczyć. Ale proszę zwrócić uwagę, że wcale go nie karci trener Urlep, tylko chwali za interwencję. Tot Abernetti próbował przeszkadzać Szubardze, ten jednak cały czas z piłką, cały czas także 22 do 16 dla Energii w meczu z włocławskim Anwilem. Proszę. Szubarga mimo tańca Nowakowskiego przekazuje do Bartosza spokojnie piłkę.
Ten chciał pod kosz. Miało być pięknie, na szczęście nic nie wyszło. Nic nie wyszło. To Tabernetti. Nie ma punktów. 8 minut 32 sekundy, 22 do 16. Druga piątka na razie bez zdobyczy punktowych w słupskiej ekipie. Davis. Nie, to nie jest przewidzenie słupskiego zawodnika. Piłka dla energetyków. Mamy 14 sekund na dogranie akcji. To już 4 faule gości. Davis. Co jest? Jest faul oznaczonego numerem 40. Bartosza. Davis będzie stawał na linii rzutów wolnych. Ostatnio dołączył do drużyny Energii Czarnych w poprzednim meczu z Asseco Procomem. Gdynia niestety nie zabłysnął. Pierwszy rzut nieskuteczny. W poprzednim spotkaniu także niezbyt dobrze radził sobie w rzutach z linii przewinień osobistych. Być może uda się zdobyć pierwszy punkt w tym meczu za drugą szansą. Tak jest się jednak nie dzieje. Jest w indywidualnym cyklu treningowym, ale na razie jeszcze do pełni formy, jak widać, sporo brakuje. Szubarga. No i za trzy niecelnie. Zbiórka Davisa. Szybko wyprowadzamy tą piłkę. Knudson! Nie ma. Szkoda. Szedł tam jeszcze na dobitkę Davis. Abernethy. 22 do 16, proszę Państwa. 2,5 minuty bez punktów, ale są powiedziałem Davisa. To w sam czas, jako że są punkty Davisa. 24-16. 7 minut 36 sekund do końca drugiej kwarty. Próbował przeszkadzać Szubardze Michał Nowakowski, ale ten niewzruszony. Wyrachowanie, dobra koncentracja i precyzja w akcjach, które podejmuje. Mamy zmiany. Hajric i Frasunkiewicz ponownie na boisku w miejsce Bartosza i Żyniarda. 24 do 16, 7,5 minuty do końca kwarty z numerem drugim. Szubarga, Frasunkiewicz. Hajric. A i znowu Szubarga. A przy nim jak cień, Abernethy. No taki trochę rzut z nieprzygotowanej pozycji. I piłka dla Czarnych. Wybroniliśmy tą akcję. 7-14, 24-16. Czarni na prowadzeniu. A gramy drugą piątką. Abernethy. Nie ma oszałamiających zdobyczy punktowych, ale nie ma na szczęście strat. Więc niech pierwsza piątka odpoczywa. Davis. Przepycha się, no i tak, teraz mamy stratę Davisa z faulem. Trzecie przewinienie energetyków. Pięć już na swoim koncie mają zawodnicy z Włocławka. Piłka dla gości. 6 minut 54 sekundy do końca kwarty drugiej. Spokojnie podąża z piłką Widen. 15 sekund na dogranie tej akcji. Szubarga do Hajricia. Ten przepycha się z Davisem. Ponownie Szubarga, ponownie Hajric. Pod koszem, tak trochę na ślepo, ale skutecznie. 24-18. Zobacz. Chociaż Davis jest wyższy. I to o pół głowy. Ale to wojownik. Mowa o Hajric. Kostrzewski teraz, przepychający się tam z Frasunkiewiczem, nie dał rady. Zbiórka Szubargi, 24 do 18. 6 minut 15 sekund, piłka dla Czarnych. Jest czas dla słupskiej ekipy. 24 do 18, a więc 6-punktowa przewaga Czarnych. 6-15, proszę Państwa, do końca drugiej kwarty i po tych 60 sekundach, jeśli dobrze zauważyłem, będzie ponownie wchodził na boisko Nicholson.
Patrząc na statystyki w słupskiej ekipie, bez wątpienia wyróżnić należy Marcina Dudkiewicza. 7 punktów, 3 zbiórki i 1 asysta. 3 asysty w wykonaniu Jimmy Gedry i Nicholsona, 1 zbiórka i 2 punkty. A jeśli chodzi o najskuteczniej rzucającego, to po Marcinie Dudkiewiczu jest Mateusz Kostrzewski, który wszedł i od razu zdobył pierwsze punkty. 6 minut 15 sekund do końca drugiej kwarty, 24-18, Energia Czarni, Anwil Włocławek. Powracamy na parkiet. Jest zmiana w ekipie, tak jest, z Włocławka, z numerem 6 Nikola Wasojewicz. Abernety. Pogubiliśmy się w tej akcji, niestety. 24-18. Szubarga sobie odpoczywa. A bulteriery w natarciu na kosz energetyków. Łapią nas na faul. Będą rzuty wolne. I będą rzuty. No i trener Urlep nie czeka. Wycofuje Abernetego, Nowakowskiego, wchodzi Dabkus, wchodzi Brandwein. No tak nie ma na co czekać, bo zaraz może być 24-20, a jest 24-18. Ale na linii rzutów wolnych Tory Widen. Pierwszy skuteczny. W tym meczu to jego trzeci punkt, na swoim koncie ma także dwie zbiórki. Drugi pomylił rzut niecelny, na zbiera na szczęście Jimmy Gedry Nicholson. Odet Brandwein. Wolno wyprowadzamy, 15 sekund na dokończenie akcji. Dabkus. Musimy rytm złapać. Kostrzewski. Nie bardzo jest komu podać. Trafianie! Zakręciła ta piłka, próbował tam jeszcze walczyć o nią Nutson, nie wyszło. No i odpowiedź gości ze skrzydła Pracukiewicz, nie pod kosz do Hajricza. I co jest? Błąd, 3 sekund. 24-19, 5 minut 14. Do końca Żegar ruszył, Brandwein. Brandwein za 3, niecelnie. Nikt obok nie poszedł na zbiórkę. Byli tam zawodnicy Anwilu. Widen. Do Hajricza. Hajricz nad biegającym Nutsonem. I mamy błąd kroków. Mateusz Kostrzewski od Brandwein. Nabiera rozpędu Brandwein. Ale Wasojewicz nadąża. No to kto? Nutson za 3, niecelnie. To już kolejny rzut z dystansu w wykonaniu Energii Czarnych, który obok obręczy. Sędzia zorientował się, że popełnił błąd. Ale nie zmienił decyzji. Wasojewicz. Widen do Hajricza, Hajricz, no i proszę, będzie 24-21. Wybyli z rytmu energetyków, nie mam najmniejszych wątpliwości, proszę zobaczyć, te akcje już nie są takie składne, nie są prowadzone w tempie. Przewaga stopniała w szybkim tempie. No i mamy stratę, tak jest, ja się nie dziwię, trener Urlep prosi o czas, ten za chwilę. Wybronić jeszcze tą akcję. Hajric za 2. Niecelnie. Kto zbierze? Nutson. Nie zdążył. Dabkus. 3:45. 24-21. Szaleńczy atak Brandweina indywidualnie. Proszę bardzo. I mamy. 26-21. Nie ma odgwizdanego. Zrezygnował z czasu trener Urlep. Wasojewicz. Bardzo zachowawcza gra. Widen wchodził pod kosz. Akcję przerywa gwizdek sędziego. Mamy kolejny
przewinienie Energia Czarni, a dokładnie Levi Knudson. Będzie jednak czas. Rozprężenie i wybicie z rytmu, to wszystko sprawiło na pewno, że Energia Czarni z tej spokojnej gry, ze spokojnej kontroli wyniku utracili tą wyższą przewagę, mają 26-21, w tej chwili 5 punktów prowadzenia, ale 3 minuty 20 sekund do końca kwarty drugiej. Mecz tak naprawdę dopiero się rozkręca, patrząc na tempo obydwu drużyn na parkiecie i zachowanie obydwu zespołów. Drużynie Energii Czarnych jak na razie nadal najskuteczniejszy Marcin Dutkiewicz. Szkoda tylko, że Dutkiewicz już od kilku ostatnich minut na parkiecie nie przebywał. Zatem te rzuty uspokoiły się Energii Czarnych. Teraz wchodzi. Bardziej zespołowo gramy. Powraca Dutkiewicz. Kostrzewski odpoczywa. Dutkiewicz w jego miejsce. Jest Trice na boisku. Jovanović z osiemnastką. Tony Widen. Jest szóstką Wasojewicz. Jest Hajrycz i Frasunkiewicz. Amerykańsko-polski, bałkański gulasz. Widen na linii rzutów przewinień osobistych. Pierwszy nieskuteczny. Radość na trybunach słupskiej hali Gryfia. 26-21. Drugi już niestety skuteczny. 26-22. Przewaga czarnych spada do 4 punktów. Dutkiewicz. Brandwein. Dabkus. Do Trajsa. Ten do Brandwaina. Brandwein z dystansu. Skutecznie. Piękny rzut od Brandwaina. 29-22. 3 minuty do końca. Na 7 punktów w tej kwarcie. Brandwein pokazuje, że to on był faulowany. Frasunkiewicz. Hajrycz za dwa niecelnie. Kto zbierze? Ach, ładnie tam poszedł na zbiórkę Trice. I już Brandwein. Spóźniona zasłona Dabkusa, a jednak, no niestety, akcja nie zakończona punktami. Strata taka w powietrzu i przejęcie piłki przez Trice'a. Dutkiewicz. 31-22. 9 punktów. A my odnotujmy, że w Zgorzelcu zakończył się właśnie mecz pomiędzy PGE Turowem Zgorzelec i Jaseko Prokomem Gdynia. Zespół ubiegłorocznych mistrzów Polski przegrał 61-88 z Turowem Zgorzelec. Tymczasem niecelnie. W Słupsku 31-22 dla Energii Czarnych. Odet Brandwein. Coraz głośniej na trybunach. Wchodzi Brandwein. Nie. Próbuje. Indywidualnie szedł. Ach, szkoda, nie dobił tam Nicholson. Frasunkiewicz do Hajrycza. Tony Widen. To jego piąty sezon w Polsce, a trzeci w Polfarmie. Ale kto tam pamięta Widena z jego najlepszych czasów, to przypomina sobie mecz z Stalą Amerykanin. Kiedy rzucił, przepraszam, dokończę tylko, kiedy rzucił 34 punkty. No i mamy niestety zdobycze. Dzisiaj miejmy nadzieję, tyle nie trafi. A więc 31-24. Dutkiewicz. Brandwein. Do Trice'a. A Rocky do Brandweina. Trener Urlep coraz bliższy wejścia na parkiet. Niestety z dystansu Brandwein niecelnie. 31-24. Widen. Szubarga.
Nie ma. Mamy jest faul Dutkiewicza. 58 sekund do zakończenia tej kwarty. 31-24. Jovanović trafia. Też grał w Ostrowie, na przykład w Wielkopolskim. Miał już taki sezon, w którym rzucał ponad 15 punktów na mecz. No ale to nie jest ten akurat. Trice. Dutkiewicz za trzy, ach, niecelnie, ale brawo dla Dabkusa za zbiórkę. 31-26. Odet Brandwein do Roderika Trice'a. 36 sekund do końca drugiej kwarty. Nicholson przepycha się, ach, blisko, ale Trice wypuścił piłkę, na szczęście był tam Dutkiewicz. Do Nicholsona przepycha się, rzuca niecelnie. Zbiera Bokin, Szubarga. I Szubarga. 31-26 dla Energii Czarnych. 16 minut do końca. No i jak najdłużej, oczywiście, że do końca teraz będą grać. No. Po zasłonie, tak, Bojkina. Teraz Bojkin dostaje, nie ma rzutu z dystansu. Jest do Widena. Widen za trzy, proszę Państwa. Równo z Syreną. Równo z Syreną i na tablicy wyników po 20 minutach gry, 31-29, ale Czarni na prowadzenie.